Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Kałużyńska, jestem pracowniczką Centrum Edukacji Obywatelskiej. W swojej dzisiejszej prezentacji chciałam przedstawić Państwu koncepcję i materiały projektu W świat z klasą, który koordynuję. Jest to projekt, który ma na celu wspieranie nauczycieli i nauczycielek we włączaniu wątków edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju do ich nauczania przedmiotowego i życia szkoły. W naszym projekcie bardzo ważna jest koncepcja celów zrównoważonego rozwoju, którą zapewne Państwo już kojarzycie i którą znacie. Dlaczego uważamy, że ona jest cenna i warta tego, żeby się zapoznawać? Przede wszystkim dlatego, że globalne cele, 17 z nich, pokazują to, jak cały świat jest ze sobą powiązany, czyli pokazują te globalne współzależności, o których nauczaniu najbardziej nam zależy. Jednocześnie pokazują, że chociaż lokalnie, w naszym lokalnym kontekście, lokalnym środowisku, któryś z celów może być ważniejszy. Natomiast o wszystkich powinniśmy pamiętać, dlatego że nieuwzględnienie któregoś z nich nie przybliży nas w tak dużym stopniu do realizacji wszystkich tych celów. Po drugie, to, do czego dążą cele, czyli świat bez nierówności, będzie światem lepszym dla wszystkich, dla każdego z nas. Dlatego warto do niego dążyć. Wreszcie, cele zrównoważonego rozwoju są takim wspaniałym konceptem, który wzmacnia ideę solidarności i zachęca do działania. I zachęca do działania wszystkich, rządy, samorządy, mały, średni i duży biznes, środowiska akademickie, organizacje pozarządowe i także szkoły, no i także każdego z nas. Każdy może się włączyć i co więcej, każde działanie się liczy. Przedstawienie materiałów projektu chciałam zacząć od jednej z pierwszych publikacji, które powstały. Jest to publikacja teoretyczna Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej. Bardzo zachęcam do zapoznania się z nią. Znajdą tam Państwo takie fragmenty i takie treści, jak odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle warto zajmować się edukacją globalną i mówić o globalnych współzależnościach. I szerzej będzie wytłumaczona i uzasadniona ta zaleta edukacji globalnej, którą jest wspieranie rozwoju umiejętności kluczowych. Takich umiejętności jak krytyczne myślenie, synteza i analiza informacji czy komunikacja. Wreszcie jedną z treści, które Państwo znajdą też w tej publikacji, jest to, jak poruszać takie trudniejsze zagadnienia globalne, jak zmiana klimatu, migracje, równość płci w szkole. Będą tam informacje o tym, jaka jest rola nauczyciela bądź nauczycielki podczas poruszania takich zagadnień i z jakich metod i narzędzi warto korzystać. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej pod tym linkiem, który mają Państwo na slajdzie. Jednym z ważniejszych materiałów projektu Świat z klasą są publikacje przedmiotowe. Powstało 5 publikacji przedmiotowych, zawierających przede wszystkim scenariusze lekcji do 5 przedmiotów. To jest do języka polskiego, geografii, matematyki, religii i etyki. Co ważne i co może być, jest no, takim wyróżnikiem i bardzo dużym pozytywem tych publikacji, jest to, że one powstały w grupach roboczych złożonych z nauczycieli i nauczycielek właśnie tych konkretnych przedmiotów. Powstawały w różnych dyskusjach, wymianie opinii. Były także testowane w miarę możliwości w szkołach. Te grupy robocze były wspierane przez ekspertów, w tym ekspertów z naszej organizacji, ale także chociażby ekspertów zajmujących się zmianami klimatu, czy też takich ekspertów od wątków i obszarów związanych religijnych, jeśli chodzi o publikacje religijne. Co jest takie charakterystyczne dla tych publikacji, to, że one łączą w sobie wybrane zagadnienia globalne z konkretnymi punktami podstawy przedmiotowej danego przedmiotu. Jak konkretnie jest to robione, postaram się pokazać Państwu na kolejnym slajdzie, który będzie dotyczył języka polskiego i publikacji do języka polskiego.
tak jak wspomniałam, publikacje przede wszystkim zawierają scenariusze, ale nie tylko, czasem scenariusze na jedną lekcję, ale nie tylko, czasami są to bloki lekcji, ale też dużo krótsze formy, takie jak ćwiczenia na 15-20 minut albo gry. Scenariusze są przeznaczone dla szkół podstawowych, dla klas 4-8 i zawierają też elementy oceniania kształtującego, na przykład taki element jak pytanie kluczowe. I tutaj macie Państwo też linka do wersji elektronicznych tych publikacji. Tak jak chciałam pokrótce przedstawić, jak wygląda taka publikacja i jakimi kierowaliśmy się rozwiązaniami, pomysłami na scenariusze, które tam zostały zawarte. Jakie też Państwo mogą stosować strategie, na przykład na języku polskim, żeby łączyć te dwie rzeczy, czyli zagadnienia globalne, wyzwania globalne, cele zrównoważonego rozwoju i podstawę programową. Jedną z takich możliwości jest wykorzystanie lektur i spojrzenie na nie z innej perspektywy. I tutaj na przykład my zaproponowaliśmy razem z naszymi nauczycielami i nauczycielkami przy Katarynce spojrzenie i omówienie pod kątem praw dzieci. Przy Latarniku rozmowę i poruszenie wątków powszechności migracji, zarówno w sensie historycznym, jak i geograficznym. Czy na przykład przy opowiadaniu Stary Człowiek i Morze poruszenie zagadnienia godnego starzenia się. Taką drugą możliwością i drugą strategią jest łączenie zagadnień globalnych przy różnych językowych kwestiach, przy których poruszamy kwestię ważności języka, którego używamy posługując się i opisując świat. Tutaj przede wszystkim możemy zwrócić na takie zagadnienia bliskie edukacji globalnej, jak używanie takiego właśnie unikanie stereotypów, szanowanie godności drugiego człowieka. I takie podejście zaproponowaliśmy w scenariuszu, który opiera się na krytycznej analizie powieści W pustyni, w puszczy Henryka Sienkiewicza. Czy wreszcie trzecie podejście, które można wykorzystać na języku polskim przy bardzo często pojawiających się zagadnieniach ćwiczenia umiejętności tworzenia wypowiedzi, zarówno pisemnych, jak i ustnych. I tutaj zaproponowaliśmy ćwiczenie umiejętności tworzenia rozprawki przy wykorzystaniu dyskutowania o i rozprawiania na temat celów zrównoważonego rozwoju, czy na przykład ćwiczenie umiejętności tworzenia, pisania wywiadu na podstawie wywiadu z właścicielką sklepu Fairtrade. Zachęcam do korzystania ze strony globalna.co.org.pl. Znajdą tam Państwo dużo więcej naszych materiałów na różne etapy nauczania i na różne przedmioty. Ich odnalezienie z pewnością ułatwi Państwu wyszukiwarka tych materiałów. I korzystając z okazji też serdecznie zachęcam do takich prób tworzenia własnych materiałów albo tworzenia własnych aktywności. I tutaj jak najbardziej można zacząć od czegoś bardzo krótkiego, bo właśnie warto edukację globalną wprowadzać małymi kroczkami i od tego, co Państwa najbardziej interesuje i w czym Państwo czują się najbardziej swobodnie. Takim kolejnym obszarem, którym zajmowaliśmy się w projekcie Świat z klasą, który był dla nas interesujący, było podjęcie próby badania postaw uczniów i uczennic. To nasze zainteresowanie wynikało z tego, że owszem, dużo łatwiej, dużo częściej jest nam badać wiedzę albo umiejętności naszych uczniów, natomiast badanie postaw jest czymś rzadkim w polskim systemie oświatowym, natomiast jest szczególnie istotne z punktu widzenia edukacji globalnej, która stara się właśnie kształtować te postawy. To, co zaproponowaliśmy w tym projekcie i to, co opracowaliśmy, to są takie narzędzia do zmiany, do badania zmiany tych postaw. I opracowaliśmy 9 takich narzędzi. Są to konkretne ćwiczenia, które można zaproponować uczniom i uczennicom wraz z opracowaną metodologią, jak z tych ćwiczeń wyciągnąć wnioski dla siebie.
Te narzędzia należy stosować na początku pewnego procesu edukacyjnego albo na początku pewnego procesu interwencji edukacyjnej. Czyli zadajemy to ćwiczenie, przerabiamy to ćwiczenie z uczniami na początku, następnie wyciągamy wnioski z tego, co zaobserwowaliśmy. Proponujemy pewne interwencje edukacyjne, to znaczy planujemy nasz proces edukacyjny w odpowiedni sposób, tak żeby zaimplementować, wykorzystać pewne te braki, czy albo wpłynąć na postawy naszych uczniów poprzez nasze działania i następnie w takim idealnej wersji na koniec naszego procesu edukacyjnego, procesu interwencji przeprowadzamy to ćwiczenie jeszcze raz, żeby sprawdzić, jak ten nasz proces edukacyjny wpłynął na naszych uczniów i uczennice. Przykładowo, jednym z narzędzi, które opracowaliśmy, jest narzędzie, które zadaje pytanie, kto odpowiada za poprawę sytuacji na świecie. I w naszym ćwiczeniu, poprzez które chcemy się dowiedzieć, jak uczniowie oceniają tą sprawę, tą kwestię, prosimy ich, żeby rozdysponowali 20 punktów, takich 20 wyimaginowanych żetonów, pomiędzy podmioty, którym przypisują to odpowiedzialność za poprawę sytuacji na świecie. W zależności od wersji możemy podać im te konkretne podmioty, bądź poprosić, żeby sami je określili. Te podmioty to mogą być rządy, samorządy, mogą to być instytucje międzynarodowe, mogą to być organizacje pozarządowe, wreszcie mogą to być zwykli ludzie, mogą to być ogólnie grupy tak podane, bądź mogą to być jakieś konkretnie nazwane organizacje. I w tym ćwiczeniu to, co staramy się przede wszystkim zbadać, to jest takie dostrzeganie przez uczniów współodpowiedzialności. Gdzie oni widzą tę odpowiedzialność? Czy widzą, że ona powinna być jednak rozłożona na wszystkie podmioty? I też jak oceniają swoją własną odpowiedzialność? Jak dużą wagę jej przykładają? I tutaj możemy właśnie analizować, albo wyciągać wnioski podczas ich dyskusji w grupach na temat tego, nad tym pytaniem, no i także wyciągając wnioski z tego rankingu, który oni wytworzyli. Tutaj znajdą Państwo część tych, pod tym linkiem znajdą Państwo część już tych narzędzi gotowych. Teraz jesteśmy na takim ostatnim etapie jeszcze przygotowywania wersji graficznej tego narzędzia. Ona niedługo będzie już dostępna na tej stronie. Kolejnym obszarem i czymś, do czego chcieliśmy zachęcić nauczycieli i nauczycielki w ramach naszego projektu Świat z klasą, to są projekty młodzieżowe i realizowanie projektów z młodzieżą opartych na jednym bądź kilku celach zrównoważonego rozwoju, jakby przybliżających, wzywających do działań na rzecz właśnie tych celów, zachęcających do włączania się szkół i całych społeczności do działań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. To, co przygotowaliśmy dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą się w to włączyć, to są kryteria dobrego projektu. Ja tutaj pokrótce tylko przedstawiam kilka z nich. One są też dostępne właśnie tutaj w tej zakładce dotyczącej projektów młodzieżowych z zakresu edukacji globalnej na rzecz celów. I takim to, na czym nam zależało i chcieliśmy przekazać, to, że właśnie te projekty powinny pokazywać te współzależności globalne, ale przez taki kontekst lokalny, czyli jakby wychodzić od tego, jak dany cel zrównoważonego rozwoju jest widoczny gdzieś w środowisku lokalnym. Bardzo ważne wydawało nam się podkreślanie takiego wpływu jednostkowego zaangażowania, to znaczy pokazywania tego, co każdy z nas może robić lokalnie, żeby wpłynąć na realizację, na przybliżenie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wreszcie staraliśmy się przekazać i zachęcać do tego, żeby promować równość ludzi na całym świecie, takie poczucie solidarności, że jesteśmy, żeby to poczucie solidarności także rozszerzać nie tylko rozszerzać z kontekstu lokalnego, czyli tej dbałości o ludzi, o sąsiadów, najbliższą okolicę lokalnie, ale także globalnie.
No i wreszcie bardzo ważny wątek do uwzględnienia w projektach to to, żeby jakieś też by obrazy, wiadomości, czy sposób, w jakim mówimy o świecie w naszych projektach, unikał stereotypów, szanował godność ludzi, o których mówimy. Innym takim materiałem, który powstał w ramach projektu, do którego korzystania zachęcam, to są te plakaty, które macie Państwo na slajdzie. One jakby pokazują, jak takie pojedyncze, nasze indywidualne postanowienia mogą wpłynąć na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z ostatnich wątków, o których chciałam powiedzieć, bardzo myślę, że to może szczególnie Państwa zainteresować w naszych trudnych dzisiejszych czasach, to są różne narzędzia do edukacji online, które stworzyliśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przede wszystkim chciałam zachęcić do spojrzenia na coś, co nazwaliśmy mini zadaniami z tematyki wyzwań globalnych. To są takie zadania, które są dostosowane do konkretnego poziomu nauczania, związane z konkretną podstawą programową, które zazwyczaj zakładają interakcje jeszcze z drugą osobą, mniej więcej są przeznaczone na godzinę, dwie, tak oceniana jest jakby długość i czas potrzebny na ich realizację. I jakby, czyli jakby są to gotowe zadania, które mogą Państwo zadać swoim uczniom, żeby zrobili w domu i jakby też troszeczkę, znaczy i związane z podstawą programową, ale jednocześnie jednak nastawione na pracę zdalną. Więcej zasobów Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczące edukacji zdalnej znajdą Państwo pod linkiem, który jest tutaj umieszczony na slajdzie. Ja tylko wspomnę, że jeszcze mogą Państwo znaleźć na naszej stronie na przykład taki materiał, który pokazuje, jak adaptować konkretne metody aktywne do pracy zdalnej. Na przykład to, że kiedy robiliśmy burzę mózgów w klasie, to na przykład burzę mózgów możemy zastąpić w takiej wersji nauczania zdalnego, możemy zastąpić pracą na Padlecie albo na Conceptboardzie. Bardzo serdecznie zachęcam do współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oferujemy różne formy wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów i poziomów nauczania. I dużo naszych programów będzie startowało od nowego semestru. Zachęcam również do, jeżeli szczególnie interesuje Państwa edukacja globalna i takie wątki, do jakby nawiązania bliższych kontaktów z działem edukacji globalnej i ekologicznej CEO. Mogą nas znaleźć Państwo na Facebooku. Tutaj jest, czyli edukacja globalna CEO, tak nazywa się nasz profil, albo dołączyć do newslettera. Przypominam też również o naszej stronie globalnaceo.org.pl, już Państwu podawałam tego linka. No i zapraszam tutaj konkretnie do kontaktu także z moją osobą. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości w tych trudnych czasach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.